Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Klocki z Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na budowę makiety z Mando w roli głównej. Pomysł na tą makietę wpadł mi do głowy podczas oglądania 5. odcinka Księgi Boby Fetta. Pomyślałem wtedy, że muszę w końcu zrobić coś w klimatach Gwiezdnych Wojen, ale nie planowałem robić żadnej konkretnej planety jak Hoth czy Tatooine. Chciałem po prostu pójść na żywioł i zbudować kawałek miasta, do którego przybył Mando w poszukiwaniu zleceń. Podstawkę do makiety przygotowałem sobie już wcześniej. Tak jak widzicie, całość ma dwa poziomy. W dzisiejszym odcinku zajmę się podłożem oraz jednym z budynków. Przed odcinkiem przygotowałem sobie już wstępnie dolny poziom i teraz mogę zająć się kolejnymi etapami. Chodniki mam już gotowe. Tradycyjnie w niektórych miejscach dałem płytki z jumperami, tak aby w późniejszych etapach zamontować tutaj figurki oraz detale, ale najpierw zajmę się budynkiem w tej części makiety. We'll be right back.
Parter budynku jest już skończony, więc teraz biorę się za budowę piętra, a następnie za dodanie detali na dolnym poziomie. Dzisiejszy etap mam już gotowy, ale podczas budowy wpadłem na pomysł, aby dodać do niej nieco oświetlenia. Mam akurat nieużywany łańcuch LED, który może się tutaj bardzo dobrze sprawdzić, więc dajcie mi chwilę, ja spróbuję go zamontować na makiecie i zaraz do Was wracam. Okej, udało mi się zamontować światełka, ale musiałem nieco zmodyfikować budowlę w środku. Odczekałem też około godziny, żeby nieco się ściemniło, bo dzięki temu lepiej widać efekt, no i muszę przyznać, że wyszło naprawdę spoko. Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie, więc koniecznie napiszcie w komentarzach, jak podoba się Wam ten efekt światełek. Resztę lampek na razie schowałem w górnej części budynku, ale docelowo będę je chciał przeciągnąć na drugą stronę, gdzie będą stały pozostałe budynki. No i przydałoby się dodać nieco światła nad chodnikami oraz na dolnym poziomie, ale przy tym będzie sporo zabawy. Możliwe, że będę musiał nieco zmienić wygląd tej części makiety, ale na spokojnie zrobię sobie to już poza kamerą. Następny odcinek z budowy tego moca powinien pojawić się za tydzień lub za dwa tygodnie. Wszystko zależy od tego, kiedy przyjdą do mnie elementy do budowy brytyjskiego fortu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek oraz czy chcecie więcej filmów w klimatach Gwiezdnych Wojen. Ja jak zawsze dziękuję za wszystkie suby, lajki oraz komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.